Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze zaprasza mieszkańców lokali socjalnych i komunalnych do biur obsługi klienta zlokalizowanych przy ulicy Cieplickiej 10B oraz ulicy Wolności 15 oficyna. Pracownicy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Gdybyś mógł zobaczyć wirusa grypy, zdałbyś sobie sprawę, jak łatwo przekazać go innym. Wirus grypy utrzymuje się na twardych powierzchniach przez kilka godzin. To powoduje, że łatwo się rozprzestrzenia. By zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa grypy, złap go w czystą chusteczkę jednorazową, wyrzuć do kosza i zabij, dokładnie myjąc ręce. Grypa. Chroń siebie i innych. Gazeta i portal Jelonka.com. Masz problem? Szukasz pracy? Chcesz sprzedać samochód? A może wiesz coś ciekawego i chcesz się z nami tą wiedzą podzielić? Zadzwoń do nas lub przyjdź osobiście. Redakcja mieści się przy ulicy Skłodowskiej Curie 13/2, pierwsze piętro. Marketing, telefon 75 75 444 00. Dziennikarze 75 75 242 16. Codziennie nowe informacje i tysiące ogłoszeń. Oglądaj najnowszy sezon Kości tylko w AXN, który jest mecenasem października w Wektrze. Oh my God, what were they involved in? Weź udział w konkursie. Do wygrania głośniki Bluetooth, aparaty oraz słuchawki marki Sony. Więcej o konkursie na www.wektra.pl. Jesteś przedsiębiorcą z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw? Działasz na terenie Dolnego Śląska? Potrzebujesz kapitału na bieżącą działalność? Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA we współpracy z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju Spółka z o.o. przygotowała ofertę pożyczkową w ramach środków Post Jeremy. Oferta obejmuje pożyczki do 100 tysięcy złotych na dowolny cel oraz do 250 tysięcy złotych na cele związane z produkcją. Oprocentowanie od 2,83%. Prowizja maksymalna 3%. 0 zł za wcześniejszą spłatę. 0 ukrytych kosztów i produktów powiązanych. Gwarantujemy przyjazne kryteria weryfikacji. Bezpłatną pomoc w uzupełnianiu dokumentów. Indywidualne podejście do klienta. Krótki czas oczekiwania na decyzję. Jak uzyskać pożyczkę? Wejdź na stronę www.kar.pl. Pobierz i wypełnij wniosek wraz z załącznikami. Złóż go osobiście lub prześlij na adres naszego biura. Jelenia Góra, ulica 1 Maja 27. Pożyczka dla firm. Buduj przyszłość z bezpiecznym finansowaniem. Nowa lokalizacja referatu gospodarki odpadami. Przeniósł się z ulicy Sudeckiej 29 na ulicę Okrzei 10. Kolejny ośrodek zamiejscowy jeleniogórskiego fortu. Oglądaliśmy dwie takie wstępne lokalizacje. Roman Geftasewicz prosi o wsparcie. Cały czas zbieram na leczenie i na rehabilitację. 28 dzień października, Paweł Guszała, witam, zapraszam na serwis informacyjny. Referat gospodarki odpadami Urzędu Miasta Jelenia Góra zmienił swoją lokalizację. Nie mieści się już przy ulicy Sudeckiej, jak to było do tej pory, ale w budynku przy ulicy Okrzej 10, gdzie do niedawna mieściła się placówka oświatowa. Referat gospodarki odpadami w nowym miejscu jest już od prawie 2 tygodni. Jednak nadal część mieszkańców nie wie o zmianie jego lokalizacji. Od wczoraj wiem, ponieważ byłam w urzędzie na Sudeckiej. Czyli odbiła się pani od drzwi w urzędzie? Tak, ale kto umie czytać, ten trafia na miejsce. Powodem przenosin była zbyt mała powierzchnia biur przy ulicy Sudeckiej, co utrudniało nie tylko obsługę klienta, ale i samą pracę.
a tej urzędnikom nie brakuje. Referat zajmuje się wszystkimi kwestiami związanymi z gospodarowaniem odpadami na terenie miasta. Począwszy od przyjęcia deklaracji wynikającej z opłaty za gospodarowanie odpadami, poprzez całą obsługę systemu, czyli umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów, wszystkie kwestie związane z wyposażaniem w pojemniki, w worki, kwestie związane z obsługą przemysłu w zakresie ustawy o odpadach. W nowej siedzibie referatu warunki zarówno dla urzędników, jak i petentów są o wiele lepsze. Na ulicy Sudeckiej mieściliśmy się w 4 pokojach. W tej chwili mamy ich troszeczkę więcej. Jest profesjonalny punkt do obsługi klienta, w związku z tym nie mamy problemów z zachowaniem wszystkich kwestii związanych z ochroną danych osobowych, z tajemnicą skarbową, a także tajemnicą handlową. Bardzo fajne miejsce. Myślę, że ludzie mają więcej przestrzeni do pracy. Referat Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta znajduje się obecnie przy ulicy Okrzej 10. Jeleniogórski Ośrodek Ruchu Drogowego był jednym z pierwszych w Polsce, który otworzył oddział zamiejscowy. Najpierw w Bolesławcu, później w Głogowie. Obecnie są plany, aby otworzyć 3, tym razem w Kamiennej Górze. Oddziały zamiejscowe w Bolesławcu oraz Głogowie powstały na prośbę lokalnych władz oraz samych mieszkańców. Tak jest również w tym przypadku. Dla Kamiennogórzan będzie to przede wszystkim oszczędność czasu. Wspólnie z panią wicemarszałek Krawczyk, panią Iwoną Krawczyk, byliśmy w Kamiennej Górze i wspólnie z panem burmistrzem oglądaliśmy 2 takie wstępne lokalizacje i być może jedna z tych lokalizacji będzie wybrana taka, jaka docelowa. Zwłaszcza zimą będzie to ułatwienie dla osób chcących zdawać egzamin, które do tej pory musiały pokonywać trasę z Kamiennej Góry do Jeleniej Góry. Nie zawsze były to komfortowe warunki. Dla tych, którzy po prostu, szczególnie w warunkach zimowych, no, do tej pory muszą dojeżdżać na przykład do Jeleniej Góry, a przełęcz, no, bardzo często niestety na przełęcze są zupełnie inne warunki klimatyczne. Jak sami właściciele szkół mówili, czasami muszą ten odcinek pokonać w ciągu dnia 3-krotnie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż zamiejscowy ośrodek w Kamiennej Górze zostanie uruchomiony jeszcze w tym roku. 1000 zł brutto ma wynieść najniższa emerytura po waloryzacji, która najprawdopodobniej nastąpi wiosną przyszłego roku. To około 100 zł więcej niż do tej pory. Czy to wystarczająca kwota? Co na ten temat sądzą mieszkańcy naszego miasta? Obecnie najniższe świadczenie wynosi niecałe 900 zł brutto. Po potrąceniu podatku zostaje niespełna 800 zł na przeżycie miesiąca. Podwyżki są niezbędne. Czy 1000 zł brutto pozwoli godnie przeżyć miesiąc? Jak podkreślają emeryci, jest i będzie bardzo ciężko. Proszę panią, ja mieszkanie płacę 460 zł. A o czym mowa? A gdzie leki, a gdzie wyżywienie, a gdzie światło? No. Także trudna sytuacja na pewno. No jakoś trzeba sobie radzić, trzeba dorabiać jeszcze na stare lata, bo inaczej nic z tego nie wyjdzie. Opłaty są drogie, żywność idzie do góry i wszystko. Właśnie te mniejsze emerytury, tak, ja wiem, że ci, co pracowali z wyższym wykształceniem cały dzień na 1,5 etatu, mogą mieć pretensje, że oni tyle pracowali i im się nie podwyższa. Ale ja uważam, że to, co robią teraz, to jest dobrze. Prawie żadnej różnicy, jeśli chodzi o podwyżki, nie odczują ci, którzy pobierają obecnie świadczenia emerytalne w wyższych kwotach. Panią, ja raczej się spodziewam obniżki. W tamtym roku mi obniżyli zamiast podnieść o 6 zł. No to ja, wie pani, tak u nas różnie bywa. Rządowy projekt przewiduje podwyżki od 1 marca 2017 roku. Najniższa emerytura i renta ma wynosić, przypomnijmy, 1000 zł brutto miesięcznie. Za tydzień w kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze odbędzie się koncert. Każdy, kto przyjdzie na te wydarzenie, będzie mógł wesprzeć zbiórkę pieniędzy na Romka Geftasewicza. 4 listopada o godzinie 19 w kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze odbędzie się koncert Stabat Mater na solistów, chór i orkiestrę. Wystąpią południowo-niemieccy śpiewacy i orkiestra lekarzy. To będzie duże wydarzenie.
ponieważ koncert odbywa się pod patronatem Elizabeth Wolbers, to jest konsul generalna Federalnej Republiki Niemiec we Wrocławiu w ramach wydarzeń artystycznych Wrocławia, Miasta Kultury, Europejskiego Miasta Kultury 2016 roku. Wstęp na koncert jest bezpłatny, jednak w jego trakcie odbędzie się zbiórka datków. Pieniądze ze specjalnie oznakowanych skarbonek zostaną przekazane na rzecz chorego na stwardnienie rozsiane, Romka Geftasewicza. Cały czas zbieram na leczenie i na rehabilitację. To są pieniądze, które na bieżąco muszę wydawać. Dlatego Romek Geftasewicz za naszym pośrednictwem zaprasza Państwa na koncert i prosi o wsparcie jego zbiórki. Każda złotówka jest dla niego na wagę zdrowia. Na koniec przypominamy, że z soboty na niedzielę przestawiamy czas na zimowy. Tą informacją kończymy serwis. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Szczęśliwa. Jestem zdrowa. Ale wiem, że zdrowie bywa ulotne, niczym balonik. Dbam o siebie, bo nie chcę go stracić. Zdrowa dieta, aktywność fizyczna oraz unikanie alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu chorób. Prowadź zdrowy styl życia i bądź niezależna. Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu. Hotel Tango zaprasza na noclegi, imprezy okolicznościowe oraz integracyjne. Organizujemy offroadowe imprezy integracyjne z wykorzystaniem aut terenowych, pikniki firmowe, wieczory tematyczne. Zapraszamy także na widowiskowe loty balonem. Pięknie położony Hotel Tango stanowi idealną bazę wypoczynkową do aktywności fizycznej, jaką oferuje nasz region. Trasy narciarskie, rowerowe, piesze, spływy kajakowe, jazda konna. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Tegoroczne trendy jesienne to ciepłe i naturalne barwy. Metaliczne kolory, zwłaszcza odcienie miedzi i złota, są bestsellerem. We wnętrzach ceniona jest prostota w połączeniu z wyrafinowanymi dodatkami. Liczy się także jakość. Stylową jesienną kolekcję oferuje salon Grena przy ulicy Jasnej w Jeleniej Górze. Do każdej kołdry puchowej Jasiek gratis. Wyprzedaż kolekcji letniej.